Często pytacie mnie o sprzęt, którego używam i dzisiaj jest dobra okazja, żeby o tym trochę opowiedzieć, bo z jednej strony jestem od niedawna w nowym studio, a z drugiej strony od jakiegoś czasu współpracuję ze sklepem Toman, ale do tego wrócimy za chwilę. Dzisiaj na przykładzie tego, co mam tutaj w studio, czyli tego, czego na co dzień używam, opowiem wam o sprzęcie, jakiego potrzebujecie mieć właśnie w takim studio albo też w domu po prostu do nagrywania, do realizowania, do miksowania swoich pomysłów. Zacznijmy od serca całego studia, czyli od interfejsu audio, czyli tak naprawdę zewnętrznej karty dźwiękowej, która ogarnia wszystkie wasze sygnały, które wchodzą i wychodzą do komputera. Bo w dzisiejszych czasach raczej nagrywacie na komputerze, no chyba że nie, chyba że nagrywacie na przykład na taśmie, to wtedy dajcie mi znać, bo chętnie wezmę w tym udział. Zakładam, że macie już jakiś komputer, niezależnie czy to Windows czy Mac, musicie mieć interfejs audio, żeby realizować pomysły związane z dźwiękiem. Ja do tego studia wybrałem interfejs firmy RME albo RME Fireface UFX2 z dedykowanym do tego urządzenia pilotem, takim po prostu zewnętrznym remote'em, w którym można ogarniać różne rzeczy i nie musieć sięgać do samego urządzenia. RME to jest firma znana z bardzo dobrych sterowników i konwerterów analogowo-cyfrowych i też z bardzo dobrego software'u i supportu do tego software'u, ponieważ oni supportują firmware do urządzeń, które już od wielu lat nie są produkowane, z czego po prostu myślę, że można być dumnym. Samo urządzenie posiada bardzo dużo wejść i wyjść i bardzo złożony, ale wcale nie taki skomplikowany, bo wręcz przeciwnie, bardzo łatwy w użytku mikser, czyli ta cyfrowa aplikacja, która odpowiada za przekierowywanie tych wszystkich sygnałów. Jak widzicie, mam tutaj naprawdę dużo opcji, mogę rozwinąć to jeszcze o cyfrowe sygnały i mogę sobie tutaj przede wszystkim bardzo wygodnie wszystko zmiksować. To, co też jest fajne, to bardzo czyste preampy o 80-gainowym wzmocnieniu i też możliwość dodania na każdym kanale, również z tymi wyjściowymi, kompresji, korekcji i efektów pogłosowych, więc jeżeli ktoś potrzebuje na przykład nagrywać wokal z kompresją i pogłosem, to mogę mu bez problemu taki odsłuch tutaj wykonać. Dla większości z was ten interfejs będzie totalnym overkillem, ale polecam sprawdzić tą firmę, bo ma też tańsze i mniejsze opcje. A jeżeli chcecie, żebym zrobił film na temat bardziej budżetowych interfejsów audio, to napiszcie koniecznie w komentarzu pod spodem. Następna kluczowa rzecz to głośniki, czy też bardziej profesjonalnie monitory odsłuchowe. Ja po roku korzystania z Kali Audio w domu kupiłem większe głośniki Kali Audio tutaj do studia. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę je bardzo polecić, ale jeżeli chodzi o monitory odsłuchowe, to wy musicie sprawdzić to sami i przede wszystkim dopasować je do pomieszczenia. Jeżeli macie pomieszczenie mniejsze niż to, w którym siedzę, czyli około 18-20 metrów kwadratowych, no to 8-calowe głośniki mogą być za duże i za głośne, zwłaszcza jeżeli siedzicie blisko ściany, więc polecam raczej coś typu 5-6 cali, a może nawet jeszcze mniejsze. Takie jak na przykład te drugie, które tu widzicie, czyli Yamaha HS5, te akurat są pożyczone od mojego kolegi Jaśka, serdecznie pozdrawiam, ale miałem przez kilka lat dokładnie takie głośniki i mogę je bez problemu wam polecić, to są naprawdę przyzwoite głośniki i podobnie jak z Kali Audio, stosunek jakości do ceny jest tutaj naprawdę wysoki. Trzecia kategoria to słuchawki. Jest to istotne, zwłaszcza kiedy w ogóle nie macie warunków na głośniki w miejscu, gdzie nagrywacie czy miksujecie, ale też jeżeli chcecie usłyszeć troszeczkę więcej i polecam miksować również na słuchawkach jednocześnie, jak i na głośnikach. W każdym razie słuchawki, które ja polecam, to Audio Technica M40X i M50X. Korzystam od kilku lat z tych słuchawek. Zdecydowanie do miksu bardziej polecam 50-ki. One są trochę droższe, ale też no, słychać na nich trochę więcej, przynajmniej takie mam wrażenie. Ale te 40-ki też są naprawdę spoko. Przede wszystkim i na jednych, i na drugich słuchawkach bardzo wygodnie się nagrywa i słucha muzyki, bo one po prostu są wygodne i można wiele godzin w nich siedzieć. Także polecam firmę Audio Technica i ich słuchawki M40 i M50X. A i inne słuchawki, które też mogę polecić, które przez wiele lat miałem, to AKG K271. One cały czas gdzieś leżą u mnie w domu.
nie są tak wygodne do długiego słuchania jak Audio-Technica, ale mają naprawdę, naprawdę dobrą jakość dźwięku i są tak mega płaskie, referencyjne, więc prawdopodobnie jeszcze lepiej można w nich zmiksować materiał. To jest dobry moment, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę o mojej współpracy ze sklepem Toman. Wszystkie rzeczy, o których tutaj opowiadałem i jeszcze opowiem, są właśnie zakupione w sklepie Toman i jeżeli chodzi o sprzęt studyjny, to właśnie Toman jest moim pierwszym wyborem od wielu, wielu lat. Jakiś czas temu Toman zaproponował mi współpracę afiliacyjną, co oznacza, że kupując przez moje linki możecie dołożyć cegiełkę i wesprzeć troszeczkę moją działalność Jagosz Studio bez dodatkowego kosztu dla Was, ponieważ ceny przez te linki są dokładnie takie same, jakbyście po prostu kupowali na ich głównej stronie. Jak widzicie, stworzyłem profil Jagosz Studio na stronie Tomana, gdzie znajdziecie wszystkie rzeczy, które polecam i pod tym filmem i pod innymi filmami znajdziecie po prostu bezpośrednie linki do produktów, o których tutaj mówię, więc jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał, to zapraszam serdecznie do zakupu sprzętu studyjnego w sklepie Toman. A sam sklep świętuje teraz 70-lecie swojego istnienia i mają dużo naprawdę ciekawych promocji i ofert. Polecam sprawdzić sobie ich stronę. Kolejna kategoria to mikrofony i dzisiaj opowiem Wam tylko o tych, które mam tutaj w tym momencie, bo mam i używam dużo więcej różnych innych mikrofonów, ale dzisiaj skupimy się tylko na tych, które pewnie najbardziej Was interesują, czyli mikrofony do gitary i do wokalu. Jeżeli chodzi o nagranie gitar, to jak możecie zobaczyć na tym kanale, od bardzo długiego czasu polecam kombinację mikrofonów SM57 Shure, SM57 mikrofon dynamiczny i Beyer Dynamic M160 mikrofon wstęgowy. W porównaniu do SM57 M160 jest dosyć drogim i nietypowym mikrofonem, ale można na nim nagrać dużo różnych ciekawych rzeczy, na przykład to, co wyskakuje tutaj, możecie sobie sprawdzić sound bębnów nagranych tym mikrofonem. SM57 zasługuje za to na swój dedykowany film, który już niedługo mam zamiar tutaj wstawić, więc żeby go nie przegapić, kliknijcie proszę suba i powiadomienie. Jeżeli chodzi o mikrofony do wokalu, to w tym momencie mam tutaj tylko Shure SM7B, którego możecie kojarzyć z wielu kanałów YouTube, także z tego w tym momencie mówię do tego mikrofonu. Jest to mikrofon taki branżowy standard, który jest często używany właśnie na nagraniu głosowych, w radio czy też podcastów, ale ma też oczywiście swoje wady, jak na przykład to, że jest dosyć mało czuły. Mam tutaj na myśli gain, czyli potrzebujemy dosyć dużego wzmocnienia na samym przedwzmacniaczu. Na szczęście mój interfejs ma takie wzmocnienie i dostatecznie dużo wzmocnienia ma też większość współczesnych interfejsów, więc jeżeli kupicie coś z ostatnich 3 lat, to prawdopodobnie dacie radę ten mikrofon napędzić. Ostatnia kategoria to meble, nie mniej ważne niż pozostałe, przecież na czymś ten sprzęt musi stać i akurat w Tomanie macie dosyć duży wybór mebli do studia. Ja wybrałem tutaj coś bardziej budżetowego, czyli biurko marki Wavebone. Jak widzicie, nie jest może specjalnie duże, też nie wydaje się jakoś mega super bardzo stabilne, ale mimo wszystko fajne jest w nim to, że ma 2 blaty, ma przestrzeń na klawiaturę MIDI, ma też przestrzeń rakową, w którą można wpiąć urządzenia, na przykład ten interfejs, który pokazywałem i też pewnie kolejne urządzenia, które mam w planie zakupić. Ostatnią rzeczą są statywy na głośniki, żeby te głośniki nie stały bezpośrednio na blacie. Tutaj też od firmy Wavebone i w sumie mogę polecić te statywy, bo są całkiem stabilne, jestem z nich zadowolony. Też te podstawki na same głośniki są dostatecznie duże, co wcale nie jest takie oczywiste. Jak sobie zobaczycie na stronach internetowych, to większość tych statywów ma dosyć małe te podstawy na głośniki, ale ta firma Wavebone naprawdę dowozi pod tym względem. Na dzisiaj to wszystko, powiedziałem Wam z grubsza, czego używam w tym momencie w studio. Kiedy odpalę drugą salę, to pewnie zrobię drugi odcinek na ten temat. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzu pod spodem. Sprawdźcie sobie Tomana i ich ofertę, a także moje linki, w których polecam ten sprzęt, o którym opowiadałem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.